Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy już na antenie odcinek 63 porannej latającej kawy. Witam Was. Ja nazywam się Rafał Galiński i jestem dumny z tego, że mogę być Waszym gospodarzem właśnie po raz 63. Poranna kawa jest to program cykliczny, który ukazuje się w środę o godzinie 9.30 na kanale YouTubeowym Dotyczy tematów dronowych, ogólnodronowych. Tutaj wymieniamy doświadczenia. Pokonujemy tą drogę od zero from zero to Hero, czyli od zera do bohatera. thank <laughs> you Tu uczymy się podstaw, rozmawiamy na temat prawa lotniczego, na temat tego, jak zacząć latać dronem, jak robić to z głową, jak osiągnąć fajne rezultaty, jak sprzedawać swoje usługi. Czyli cały zakres, cała ta droga rozwoju, która wiąże się z zakupem drona, a później rozwojem kompetencji, aż do zarabiania na tematach dronowych. Słuchajcie, w ramach tego porannej kawy mamy też oczywiście rozszerzenia. Rozszerzeń jest więcej, a mianowicie pierwsze z nich to jest grupa Facebookowa ogólna dronem od DJI. Druga grupa dla osób, które chcą więcej, to jest latam DJI Dream Team. To jest grupa, gdzie skupiamy osoby, które korzystają z moich szkoleń online, a także należą do strony członkowskiej, do grupy członkowskiej Drone Bootcamp. Mamy też oczywiście inne bardzo ciekawe inicjatywy, które się na bieżąco dzieją i tak na przykład plener dronowy, który w maju się odbędzie. Jest oczywiście też podcast, o którym warto powiedzieć, Latająca Kawka. W zeszłym tygodniu powiem o tym więcej, ale znalazłem wreszcie hosting, który mi odpowiada powiadał i jestem bardzo zadowolony bo mogę już latającą kawkę jako podcast opublikować czy dzielić się nią. Świetnie. Dzisiaj słuchajcie parę słów na temat takich podstaw, mianowicie mobilizacja na wiosnę. To jest pierwszy temat, który chciałem powiedzieć, no, rozszerzyć ten temat, i on będzie głównym akcentem. Powiem trochę na temat też wartości o sprzedawaniu usług, bo to jest bardzo ważne dla was, dla osób, które zainwestowały i chciałyby sprzedawać swoje usługi. Widzieliście, nie wiem, film, jak zarobić 4 czy 4000 za dzień na usługach z drona. Każdy, kto sprzedaje swoje usługi, wie, że spotyka się też z usługami, gdzie ktoś przyjeżdża za 200-300 zł i później klienci mają właśnie taką kotwicę cenową. O tym trochę porozmawiamy też. No i na koniec podsumowanie i właśnie mobilizacja to, co chciałem, to, co przygotowałem. Będzie też o nowym dronie. Słuchajcie, także zostańcie do końca. Będzie rozstrzygnięcie konkursu, który mieliśmy 12 bodajże stycznia podczas epizodu związanego z, z Mawikiem Mini. Tam były te ukryte cechy, jak pamiętacie. Okej, okay, słuchajcie, i to jest mniej więcej tyle, co chciałem dzisiaj przekazać. Więc przede wszystkim podziękowania dla osób, które wspierają mnie jako autora Porannej Latającej Kawy, ale też kanał YouTubeowy. Kanał się mocno rozszerza, muszę wam powiedzieć. I od czasu, jak weszły epizody związane ze Skydio i Maviciem Mini... To faktycznie oglądalność skoczyła czterokrotnie i utrzymuje tą oglądalność. Założyłem publikacje dwie lub trzy: jedna w środę latająca kawka i publikacje weekendowe. Jeżeli będę miał faktycznie energię i czas możliwości, żeby zrobić dwie publikacje weekendowe, to spróbuję właśnie tym trybem piątek po południe niedziela rano. I tak, tak przygotowuję te epizody, jeżeli tylko wystarczy mi energii, i czasu i możliwości. Jeżeli nie dam rady, to będą dwa epizody środa weekend, ale mniej więcej, trzeba się spodziewać, że te dwie produkcje w 2020 będą tygodniowo. Bardzo się cieszę i coraz więcej osób też dołącza do mojego grona na dron. Camp. Mniej więcej mamy, muszę wam powiedzieć, w gronie całym studentów mamy 2000 i użytkowników online, 2343 osoby. Korzystając z Udemis, ze wszystkich kursów, a platforma Drone Bootcamp od około 400 osób już spróbowało tych treści i z tej platformy skorzystało. Dla mnie to jest niesamowita duma, dlatego że dochodzimy do 3000 osób i to jest naprawdę już wynik dobry. Biorąc pod uwagę, jak wyglądają największe grupy dronowe w Polsce, jak, jak wygląda ilość świadectw kwalifikacji w Polsce, to naprawdę te wyniki pod kątem frekwencji i użytkowników są bardzo dobre. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję też osobom, które czynnie uczestniczą we wszystkich inicjatywach. Ja o tych inicjatywach dzisiaj powiem, bo będzie ich parę. Czy jest już ich parę? Mamy w tej chwili. Zamykam dzisiaj jeden taki challenge, czy konkurs właśnie związany z Mawikiem Mini. Trwa też konkurs na Hyperlapse, który ogłosiłem tydzień temu na latającej kawce. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zachęcam do odcinka numer 62. Tam opowiadałem o tym, jaki mamy konkurs, i jakie tam są mniej więcej wyróżnienia i nagrody. Fajna sprawa, więc myślę, że warto spróbować. No i kolejna rzecz to jest są podziękowania wszystkim patronom i osobom, które się przyczyniają tutaj do rozwoju. Mam w tej chwili otwartych parę wątków rozwojowych i się bardzo cieszę. Jeden z wątków to jest FPV, gdzie zainwestowałem trochę w tą działkę dlatego że jestem dziewicą FPV, a chciałem poczynić te pierwsze kroki. Mam już radio, mam już zamówione gogle, mam już zamówionego pierwszego seinopera. Małego, ale, ale on wystarczy i jak tylko akumulatory otrzymam będę mógł już zacząć ćwiczyć na symulatorze i te pierwsze 2-3 tygodnie poćwiczę na symulatorze. Ładna pogoda czy ładniejsza się zrobi i yy, można będzie podziałać już bardziej w terenie. Okej, okay, słuchajcie, więc tak, łyka kawy i jedziemy. Także dziękuję bardzo wszystkim partnerom i sponsorom i, i użytkownikom szkoleń, dlatego że kanał się rozwija mocno. Ja też cały czas mam nowe egzemplarze do testów i staram się też takie opinie. Wam dawać i takie testy, takie recenzje przygotowywać, które są bezstronne i nie są oparte na tym, że producenci wpływają, wywierają wpływ na, na użytkowników czy na youtuberów. Tak było, słuchajcie, z paroma sprawami, na przykład z Ozmo Action, która okazało się no, słabą kamerą, nie ma się co czarować. Wiele osób chwaliło bardzo i zachwalało tę tą, tą kamerę. Jak ja ją wziąłem pierwszy raz do ręki, niestety załamałem się i na dwa tygodnie ją odpuściłem. I to trzeba powiedzieć, coś śmiało. Na tym kanale, że są produkty, które są, no, no nie zasługują na pewno na, na uwagę, wyróżnienie czy na inwestycje Waszych pieniędzy i warto właśnie o tym e, mówić. Także dzięki serdeczne wszystkim osobom, za, e, dzięki którym właśnie które przyczyniają się do tego, że mogę takie bezstronne opinie na tym kanale i nie tylko opinie, ale recenzje publikować. Okej, okay, pierwszy temat na dzisiaj. Słuchajcie, to jest mobilizacja na wiosnę. Chciałem was mocno zmobilizować na wiosnę, dlatego że już jesteśmy po nowym roku, już jest końcówka stycznia, czas leci bardzo szybko, a postanowienia noworoczne, one pękają jak bańki mydlane czy pryskają, pękają jak bańki mydlane. Dlatego trzeba wziąć się trochę w garść i. Przed wiosną poćwiczyć, żeby, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że wchodzimy w wiosnę, jest ładna pogoda, no to co by tutaj zrobić? Może jakiś pomysł. Nie? Dlatego moim pomysłem jest tak: przede wszystkim mamy konkurs na Hyperlapsach. Hyperlapsy można zrobić je każdym dronem. Tam jest nagród wiele, naprawdę. Mamy ten konkurs z portalem obiektywnia.pl. I dziękuję bardzo panu Mateuszowi za to, że się do mnie zgłosił i że zaproponował taką inicjatywę. Hyperlapsy, macie wszystko Pisane w klawce numer 62, ja nie będę tutaj powtarzał, kto jest uważny i kto zasługuje na to, żeby dostać fajne nagrody, to właśnie sięgnie do, do opisu tego konkursu w kawce numer 62. Poczekajcie, tylko sprawdzę jeszcze, jak wygląda w tej chwili audio. Audio wygląda bardzo dobrze. Mamy na bieżąco pokazane, więc możemy przejść do następnego punktu programu. Następna rzecz, o której mówiłem, są wyniki konkursu Mavic Mini. Ostatni epizod, który opublikowałem dotyczący Mavica Mini, to był w zeszły weekend i on dotyczył tych ukrytych cech, tak? Tam było dziesięć ukrytych cech mawikami. Ja zaproponowałem, słuchajcie, żeby każdy z was, z moich widzów, napisał też, jakie są jego ulubione cechy. I teraz wam przeczytam pomysły. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, cztery takie pomysły napisał Purple Studio Siema nie wiem czy to było ale warto wspomnieć że aplikacja DJI Flow działa tylko na systemach 64 bitowych no może to nie jest pomysł jest to pewna uwaga więc co do konkursu Purple tutaj a, jego ten, ten konkurs nie dotyczy Następnie rodzinne napisał. Zalety mini to bateria 30 minutowa, rozmiar drona i cena plus prosta aplikacja. Wady to brak śledzenia obiektów i ustawień manualnych. Tak. Do transportu nie potrzeba wiele, aby zabezpieczyć śmigła. Wystarczy zwykła gumka recepturka za 5 groszy. Tak, to wszystko gra i tutaj to jest pierwszy post, który pierwszy komentarz, który się kwalifikuje pod jedną z tych nagród, oprócz tego, że nie została spełniona, słuchajcie, niestety te wymagania, a mianowicie nie ma hasztagu. I subskrypcji nie sprawdzałem, ale sprawdzałem w drugiej kolejności czy jest hashtag Mavic Mini I niestety nie ma tutaj tego hashtagu, więc nie mogę uznać. Sorry, takie reguły. Kolejna opinia, bo mamy jeszcze tylko te dwie. Podstawową zaletą jest to, że jest to mój pierwszy dron i jestem amatorem, a jednak po obejrzeniu twoich filmów, brawo, <grafię> i tu mi się zrobiło cieplej na sercu. Latam i mam już niezłą frajdę. Kolejną zaletą jest czas lotu na baterii. Wada. Bardzo szybko można go stracić z pola widzenia. To prawda. Ten bezpośredni zasięg wynosi może 60 do 100 metrów i to wszystko, 150, już go nie widać. Bardzo szybko. Czasami bez przyczyny gubi sygnał, a jest blisko. Zbyt krótkie przewody do kontrolera do telefonu. Fajny kanał, dzięki za rady. Super, i to napisał Paweł Los. Niestety Paweł też nie ma tutaj hashtagu, więc no, nagrody chyba zostaną na następną edycję. Ale mamy jeszcze, nie mamy już komentarza. Rodzinne. Purple napisał tylko to. Echa, jest jeszcze Kowal Czarnota, przepraszam. E, kocham tego Mawika, niezwykle kompaktowy i wdzięczny stwór. Jak na takiego malucha, mega zasięg e, poza miastem. Do Wad zaliczam e, brak funkcji follow-me i to, że DJI nic z tym nie robi. Kamery co do kamerki, nie mam zastrzeżeń, to chyba tak miało być. On napisał: Kamerka, nie mam zastrzeżeń. Czekam, aż DJI wypuści update do śledzenia obiektu po telefonie lub padzie. pozdróweczki, Kowal Czarnota też skupił się tylko na komentarzu, nie ma tego. Nie ma hashtagu Mavic Mini, więc e, nagrody zostają. Dziękuję wszystkim osobom, które skomentowały i które przyczyniły się właśnie do tego, że, że mamy te komentarze. E, więc e, rozstrzygnięcie jest takie, że, że te trzy osoby zostały wyróżnione i przeczytałem ich e, komentarze. Nie mamy tutaj nagród, dlatego że nie spełnione zostały warunki. No dobrze, w epizodzie e, następnym, weekendowym, może nie tym piątkowym, bo w piątek postaramy się opowiedzieć trochę o premierze. E, takie mam założenia, żeby w piątek mówić o premierach, a w e, niedzielę na tematy konkretne bardziej. Ale być może zdążę z tym, bo chciałem wam pokazać coś ciekawego jeszcze, co, co można zrobić z mawikiem Mini. Kto śledzi moje wątki, to pewnie będzie wiedział. Jest to tajemnica i chcę, żeby to była też niespodzianka. Może powiem więcej na, na grupie naszych patronów i Dream Teamu, właśnie dzisiaj. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o luty, chciałem was bardzo serdecznie zmobilizować, dlatego że w lutym wejdzie 5 weekendów, 5 sobot będzie w lutym. Począwszy od 1 do 29 mamy 5 sobot i mamy fantastyczne warunki do tego, żeby zrobić wyzwanie przed wiosną. Pierwsze wyzwanie foto fotowideo 2020. Ja przeprowadzałem ankietę na naszej grupie facebookowej. Latam dronem od DJI, i wyszło na to, słuchajcie, że największe zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o materiały dydaktyczne, treści, to jest zapotrzebowanie dotyczące treści fotowideo. Dlatego w lutym zorganizujemy taki cały program, pięć weekendów. Na każdy weekend będzie challenge, i na każdy weekend będzie taka mała masterclassa. Nie chcę was przeciążać, żeby to nie było taki program, który jest mega przeciążający, czyli wrzucam ogrom materiałów. To nie o to chodzi. Tylko pięć tematycznych weekendów i pięć wyzwań dla Was. I oczywiście na zakończenie dla wszystkich osób, które ukończą to wyzwanie będzie, będzie co? Będzie nagroda. A o nagrodzie jeszcze powiemy później. Natomiast już zapowiadam ten, to wyzwanie na luty. Ja odpowiednio przygotuję, także proszę śledzić ten kanał będzie o tym więcej, będzie też na grupie i w społeczności ogłoszenia, również. Dlatego warto, myślę, śledzić ten kanał. Ale fajne challenge, na przykład takie, że w jeden weekend robimy zdjęcia, nie wiem, wieczorne, prawda? sesję wieczorną. W drugim możemy zrobić sesję panningu. Pokażę może, jak zastosować filtry i czy warto kupić filtry do Mavic Mini, bo są opinie tutaj na ten temat różne. To nie musi być oczywiście Mavic Mini, bo to będzie challenge dotyczący wszystkich dronów, nie tylko Mawi Ale akurat tutaj o filtrach rozmawialiśmy trochę do Mawi i, i stąd mi się to zakończyło. E, postaram się ułożyć tak ten challenge, żeby każdy użytkownik dowolnego drona mógł z niego skorzystać i w nim uczestniczyć. Także będzie tutaj kilka takich ciekawszych rzeczy. Zrobimy na przykład malowanie światłem. Uważam, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą można zrobić z dronem też i to będzie jeden z tematów. Więc oprócz może sesji wieczornej, paningu, zrobimy malowanie światłem i zrobimy jeszcze jakiś fajny montaż, wideo, na, na bazie e, weźmiemy jakiegoś słynnego youtubera, może to będzie na przykład Sam Colder, bo taki mam pomysł i przeanalizujemy, dlaczego jego filmy są tak bardzo popularne. Oprócz tego, że sam jest popularny, ale co on robi takiego, co w nim jest takiego wow, prawda? E, I to będzie jeden z tych challenge Więc zachęcam Was bardzo serdecznie. Ja otworzę może już listę zapisów, bo można już się powoli zapisywać do wyzwania fotowideo. E, I następnym krokiem oczywiście z tego wyzwania będzie strona członkowska, będziemy dalej ten program prowadzili zresztą na stronie cały czas się coś dzieje i cały czas są innowacje i cały czas masterclassy się dzieją teraz w sobotę o 9.30 mamy live właśnie z Dream Teamem na tej grupie Latam DJI Dream Team, a w piątek Office Hours dla wszystkich osób, które faktycznie chcą mieć ze mną bezpośredni kontakt, jest możliwość kontaktu na Messengerze, czyli rozmowa face to face 20 minut w ramach Office Hour. Office Hour jest w piątek od 20 do 21. Wszystkie szczegóły znajdziecie na właśnie platformie Drone Bootcamp i na Dream Teamach. OK, i to jest, to jest ten, ta zapowiedź i ta motywacja na luty 2020. Myślę, że to jest fajny. Pomysł, dlatego że luty jest jeszcze miesiącem, gdzie jest zimno, ale jeżeli nie wystartujemy wcześniej, to nie będziemy mieli tych efektów właśnie już na wiosnę, kiedy jest ciepło, typu kwiecień, maj. Dlatego trzeba parę tygodni zacząć wcześniej. Wyzwanie fotowideo to, co powiedziałem, wszyscy użytkownicy dron Bootcamp mają za free, a natomiast pozostałe osoby mają udział symboliczny. Tam jest opłata symboliczna, która się wiąże z tym, że pewne materiały trzeba przygotować i tak dalej. Teraz tak. Kolejna rzecz, którą, e, gdzie chciałem was zmobilizować na wiosnę, to jest podejście prosprzedażne, sprzedażne, bo są osoby też takie, które niekoniecznie zaczynają, ale chciałyby zarabiać więcej w 2020, czy już zacząć zarabiać więcej w tym roku na usługach dronowych. E, na temat tego, w jaki sposób klientów pozyskać, w jaki sposób te wartości im dostrzec wartości klientów, bo my możemy. Dam wam taki przykład. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jak będę Miał super sprzęt, słuchajcie, to pozyskam na pewno świetne zlecenia. No, nie mam Inspira, to nie mam zleceń. Później było tak, że tym Inspire'em latałem przez pół roku i doświadczyłem, jak to jest mieć Inspira. Jeszcze z sześcioma bateriami, dwoma obiektywami i tak dalej, bo mi zostawił Mateusz na pół roku Obsydiana Inspira 1 Pro z bardzo dobrą kamerą, z obiektywami, z filtrami. Miałem wszystko właściwie do niego. Ale de facto muszę Wam powiedzieć, że ja realizuję tych zleceń może 10 w roku, nie więcej. I staram się wybierać takie zlecenia, gdzie mam chemię z ludźmi. I trzecia rzecz, to jest najważniejsza, że poznaję ich wartości. Czego oni tak naprawdę potrzebują? Słuchajcie, ja zrobiłem cały taki większy warsztat na ten temat, Zarabiaj na ujęciach ZDRONA, gdzie omawiam każdy etap, począwszy od pozyskania, od budowania portfolio, aż po negocjacje płatności. Czyli tam jest siedem etapów, sześć, siedem etapów e, na każdym etapie zarabiania, czyli przygotowanie się do zlecenia, realizacja, postprodukcja, e, negocjacje oczywiście wcześniej cenowe. Ale słuchajcie, jedna rzecz jest kluczowa, i tutaj Wam tą rzecz zdradzę. De facto każdy z tych klientów on nie zleca Wam tej pracy, dlatego że podoba Wam się Wasz sprzęt, tak? że przyjedziecie tam z nowym Mawikiem 2 Pro, z kompletem filtrów, baterii, akcesoriów i ze smart controllerem. Nie. On de facto ma pewną potrzebę. I identyfikacja tych potrzeb zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, to jest klucz do tego, żeby ten klient z wami został. Żeby on jak następnym razem będzie miał taką potrzebę, żeby do Was zadzwonił i powiedział, słuchaj, Rafał, e, mamy ten sam temat, czy podobny temat jak wtedy. E, przyjedziesz, będzie to piątek e, 20. No wiem, że to jest ta pora nie tak, ale, ale może dasz radę, prawda? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Odpada nam cała. E, Cała ta faza związana z ta faza, ta, cała, cały ten etap związany z, z przełamaniem lodów, z budowaniem kontaktu, ze zdobyciem zaufania, bo my to już mamy. A dlaczego to mamy? Bo wiemy, jakie są wartości tego klienta. I teraz wartości klienta mogą być takie, zupełnie z innej beczki, powiem wam. Wartość zewnętrzna, potrzeba zewnętrzna chce się nauczyć angielskiego albo chce schudnąć 5 kilo, prawda? To jest potrzeba klienta, potencjalnego klienta, zewnętrzna, ale potrzeba wewnętrzna jest zupełnie inna. On nie chce się nauczyć angielskiego tylko dlatego, że chce umieć tego, ten angielski. Tylko dlatego, że chce na przykład pozyskać lepszą pracę, zdobyć kontrakt, wyjechać za granicę i zwiedzać świat dookoła, lub też dogadać się z dziewczyną, która jest piękna, podoba mu się i de facto mówi tylko po angielsku. Więc zobaczcie, że potrzeba wewnętrzna klienta, potrzeba zewnętrzna, one są zupełnie, to są dwie inne historie. Podobnie jak z tym schudnięciem 5 kilo. Dlaczego ktoś chce schudnąć 5 kilo? A może dlatego, że nie chce tylko i wyłącznie być 5 kilo lżejszy, ale może chce być zdrowszy, chce się podobać bardziej, chce być atrakcyjny albo zacząć na przykład uprawiać jogging, czy chodzić na siłownię i paradoksalnie, żeby zacząć chodzić na siłownię, chce schudnąć 5 kg, żeby lepiej już się prezentować. Także widzicie, że potrzeby i te sprzedażne i te sprzedażne są bardzo ważne, bo my możemy wyskoczyć z najlepszym sprzętem, ale jeżeli nie będziemy mieli podejścia sprzedażnego do naszych klientów, to oni do nas nie wrócą. To oni pójdą do tego człowieka, który zrobi im to za 200-300 zł. A ja muszę wam powiedzieć, że mam zlecenia, te zlecenia, które realizuję, one przychodzą mi z przyjemnością, bo takie staram się przejmować. I zawsze to jest jakaś historia dodatkowa do tego, czyli staram się wynieść z, tego, z takiego zlecenia jak najwięcej, albo pod kątem kontaktu, albo pod kątem zdobycia doświadczenia. I to jest zawsze taka historia, która mnie też wzbogaca, i staram się tego typu rzeczy realizować, jeżeli je mam. I one są cykliczne, one wracają do mnie, i ci klienci są ze mną cały czas. Dlatego myślę, że to jest jeden z też ciekawszych tematów, które poruszymy. I zrobię takie ze master trzy masterclassy, jeszcze dokładniejsze, dotyczące sprzedaży. Ja uwielbiam, słuchajcie, sprzedawać, dlatego że prawdziwą sztuką jest sprzedawać bez sprzedaży. Ludzie nienawidzą, kiedy im się coś sprzedaje, coś proponuje, ale uwielbiają sami kupować. Wzbudzanie potrzeby, budowanie tego napięcia i budowanie potrzeby jest dużo ważniejsze e, niż i, i, e, kreowanie tej wartości, kotwiczenie ceny. To są takie podstawy, które są bardzo istotne. A klienci nie do końca e, wiedzą, że ten sprzęt jest dobry, dlaczego warto wydać tyle pieniędzy, a nie mniej. Dlaczego e, to przyniesie, Dlaczego e, z czym trafi do ich wewnętrznych potrzeb i właśnie na tym opiera się ta sprzedaż bez sprzedaży, ale także cykliczność zleceń, o które warto zadbać. No dobra i to jest taka opowieść słuchajcie, którą chciałem was zainspirować też do tego wiosennego cyklu samorozwojowego. Porozmawiamy na temat budowania portfolio, na temat zarabiania na zleceniach i już dla tych klientów naszych, już dla tych naszych użytkowników na Drone Bootcamp, taki Program przygotowuje w tej chwili i na ten temat będziemy też szerzej rozmawiali. Ok, słuchajcie, kolejna sprawa, zapowiedź. Łyka kawy jedziemy z zapowiedzią, bo jest ekscytująca rzecz, już powiem. Tu mam taką walizkę, która jest no, tajemnicza, a tajemnicza jest z paru z powodów. Między innymi dlatego, że mamy tutaj premierę na rynku polskim. Słuchajcie, jak zapewne stali widzowie mojego kanału YouTube'owego wiedzą, ja prowadzę testy tańszych dronów już właściwie drugi rok w tej chwili. Przetestowałem tych dronów kilkanaście takich budżetowych tańszych i głównym moim celem jest znalezienie po pierwsze drona, który jest idealny do ćwiczeń czyli drona, którego możemy kupić na przykład za 300 i świetnie sobie nim poćwiczyć w trybie ATI, zrobić trochę manewrów, nauczyć się pilotażu bez specjalnego ryzyka. I to jest ta główna moja cecha, cecha. To jest mój główny cel, który przyświeca tym badaniom rynku. Chcę też pokazać, że nie tylko DJI, że nie tylko monopolista, który ma bardzo drogie produkty, że, które kosztują 5-10 tysięcy złotych, ale czasami dla osób, które chcą wydać na przykład 300, bo taki mają budżet, bo nie pracują aktualnie, na przykład uczą się albo rozwijają, albo są w jakimś etapie przejściowym swojego życia, a jednocześnie dostrzegają ten potencjał w Stronach, że też mają szansę wejść do tego świata i poćwiczyć. I tak jak na rynku fotograficznym, nie możemy kupić Instaxa i już pewne pojęcie mieć, czy tanią, tanią, e, taniego bezlusterkowca, czy tani kompakt i też możemy już poćwiczyć w trybie manualnym. Tak ja poszukuję stale takich modeli, które są potencjalnie najlepsze jeżeli chodzi o drona za pieniądze, wartość za pieniądze. No i dobra, jakie są moje efekty poszukiwań? Słuchajcie, na dzisiaj uważam, że SJRC jest bardzo dobrą firmą. SJRC z modelem Z5 i F, chyba F jak, jak dobrze pamiętam 11. To są według mnie dwa najlepsze drony w cenie, ale także mamy Sydus i JJRC X8. To są drony, które są odporne na dosyć odporne na kolizje. Ich relacja ceny do jakości wykonania, do mm, tego co dostajemy, a jednocześnie mamy przełączenie w tryb ATI, uważam, że jest najlepsza. Ja wam to wypiszę, jak będziecie potrzebowali, to zrobię jakiś przewodnik zakupowy albo pod filmem a, o tym napiszę. Na Natomiast jest też szereg dronów, które nie za bardzo, pomimo wydanych środków, się kwalifikują do tego, żeby można było je zaproponować jako drona na pierwszy egzemplarz. I teraz w związku z tym też prowadzę poszukiwania, słuchajcie, drona, który ma najtańszego drona, który ma kamerę dobrą. Co to znaczy dobrą kamerę? Gdzie już jest ta stabilizacja, na przykład gim gimbalem trzyosiowa, czy przynajmniej dwuosiowa? Tam, gdzie mamy już lepszy sensor, tam, gdzie może mamy ten zakres dynamiczny lepszy, tam, gdzie nie mamy tych, e, tych prześwietleń i tego, że tracimy detale. Tam, gdzie faktycznie ten obraz nie jest tak mocno zniekształcany, czyli pole widzenia mniejsze. I w konsekwencji dzisiaj pokażę wam model. To będzie zajawka tego, dlatego że w kolejnych epizodach będzie więcej. To jest model, który jest przełomowy, on jest po, tuż po premierze i wygląda no jak wygląda jak parot Anafi. Jest to jeden z pierwszych modeli tego typu na rynku polskim. Ja go zamówiłem jeszcze w starym roku, w listopadzie, w przedsprzedaży. Kosztował mniej więcej 500 zł. I to, co mogę powiedzieć na dzisiaj, daje mi pewne takie nadzieje na to, że wreszcie znajdę drona, który za jednocyfrową, za... w trzech cyfrach uzyskamy dobrą jakość kamery, dlatego że tutaj mamy kamerę stabilizowaną na gimbalu. I druga rzecz, mam nadzieję, że go nie rozwalę od razu. Kamera jest stabilizowana na gimbalu. Pole widzenia jest 170 stopni, czyli mamy taki zakres widzenia. Możemy podejrzeć od dołu, tak jak w Anafim, ale jednocześnie jest sensor tutaj taki jak w sparku, jak w, nawet w Mavicu Zoom, dwa zoom, a mianowicie 1 na 2 trzecie cala. I będę testował w najbliższym czasie tego drona. Jest to Dragonfly KK13. Bardzo ciekawa propozycja. On na pierwszy rzut oka wygląda dosyć filigranowo, w sensie takim. Może te ramiona są wytrzymałe, ale to na pewno nie jest taki paker jak Spark. Natomiast tutaj jest taki bardziej, mogę powiedzieć, masywny. Masywniejszy niż Mini, na pewno masywniejszy. Więc e, takie są pierwsze wrażenia. To, co, co chwalą tutaj, to jest długi czas lotu faktycznie. No i ta kamera, która, nie wiem, to się dopiero okaże. Pokażę wam testy, przygotuję tego drona e, na dalsze testy. Mam tutaj do niego kontroler. Kontroler też ma możliwość wyłączenia GPS-a, bo widzę, że tutaj jest przycisk Włącz, Wyłącz GPS. Ciekawa sprawa, więc na bieżąco, nie wiem czy w ten weekend już opublikuję to, bo mam przygotowane, przygotowane dwa epizody. Ale w następnych tygodniach. Na pewno pierwsi, jeżeli ktoś się chce dowiedzieć, to na pewno pierwsza grupa będzie to drone bootcamp na ten temat, jak ten Dragonfly się spisuje. Ciekawa propozycja, jak za pieniądze. Pytanie, czy on będzie odpowiadał specyfikacji technicznej, to zobaczymy. Dlatego że na papierze wygląda rewelacyjnie, a pytanie, czy życie nam też przyniesie podobne efekty, to co, to, co specyfikacja w papierze. Dobra, kącik FPV. Słuchajcie, chciałbym rozwinąć też taki kącik FPV na wiosnę. Musi być trochę cieplej bo jednak FPV robi się całkiem bez ruchu. Ja czasami też jak latam dronem, a jest zimno, tym dronem z gimbalem, to przemieszczam się po prostu po to, żeby nie zmarznąć, więc odpalam go w jednym miejscu, odpalam też dynamiczny home point albo uaktualniam ten home point i przechodzę sobie spacerem, nie wiem, kilometr podczas takiego lotu i zupełnie inaczej to wygląda niż stanie w miejscu. Natomiast w przypadku FPV, no tutaj już trzeba jednak albo się bardzo grubo ubrać, albo trzeba latać właśnie, gdy jest trochę cieplej że tam są krótsze loty, chcę wam powiedzieć, że zamówiłem już bardzo fajny dron, a mianowicie Ishin Cinecam 4K 85, jestem bardzo ciekawy jak on się spisze, ma świetne opinie, ma 4K, filtr ND i dwie kamery na pokładzie, mały, lekki, sprytny portorykańczyk, oprócz symulatora to będzie właśnie pierwsza moja taka, pierwsze moje takie roz, rozdziewiczenie. W FPV. Oczywiście latałem w goglach już wcześniej. Też przełączałem e, na tryb na przykład e, Fixed Wings albo na FPV, ale to nie jest to samo. Tu trzeba spróbować zupełnie czegoś innego. Latałem też oczywiście małymi uperami tutaj e, po, <gryw> po domu, ale to też jest nie to samo, więc czas na to, żeby FPV spróbować. De facto chciałbym kupić e, czy złożyć drona e, większego uperka takiego trzycalowego, takiego jak e, iFlight, CINABI, ale o tym to jest jeszcze melodia przyszłości. Na razie spróbujemy z małym i z 85 i spróbujemy właśnie mm, te podstawowe rzeczy. Trochę na symulatorze, trochę tym maluchem i później coś więcej. No i cóż, kolejna rzecz to jest podcast. Przechodzimy już płynnie do końca naszej audycji dzisiaj. Chcę wam powiedzieć tak, że podcast się rozwija. Moją intencją było znalezienie hostingu, jako że z podcastem jest tak odmiennie do YouTube'a, że aby opublikować go na przykład na Spotify, na portalach typu iTunes czy na Google Play, nie pamiętam czy to się nazywa Play, ale powiedzmy trzeba mieć najpierw hosting, czyli musisz znaleźć platformę na której możesz gościć swoje nagrania, a w efekcie uzyskać z tej platformy hostingowej tak zwany RSS feed to jest feed, który pozwala nam na to żeby już zakotwiczyć na innych platformach, na przykład iTunes I ja szukałem, słuchajcie i moim takim pośrednim pośrednią platformą była, był SoundCloud, bardzo fajna platforma dla muzyków, gdzie mogą przede wszystkim Mieć taką swoją społeczność, gdzie mogą pokazywać swoje utwory, gdzie można odtwarzać ich utwory, a jednocześnie można mieć z nimi kontakt albo do grup artystów, albo do samego e, wykonawcy, gdzie można też zakupić. Ja wiele razy kupowałem utwory właśnie na potrzeby YouTube'a e, z platformy Soundcloud. I z Soundcloudem jest niestety tak, że e, on umożliwia nam publikację tylko i wyłącznie, czy hosting tylko jednego show, tylko jednego programu latającej kawki, powiedzmy. A ale nie wiem, czy wiecie, ja też staram się na vlogu w piątki, na swoim drugim kanale vlogowym w piątki rozwijać treści samorozwojowe i tam docelowo będzie mój drugi podcast. Więc co najmniej dwa podcasty chciałbym mieć, dwie audycje prowadzić. Może nie tak, że super systematycznie co tydzień, ale przynajmniej, żeby publikować je raz w miesiącu. I właśnie potrzebowałem takiego hostingu, który jest w stanie ugościć moje dwie, moje dwa programy. I okazuje się, że SoundCloud bez kodowania, bo tam można na SoundCloud Zrobić tak, że utworzymy dwie playlisty i kodujemy i wtedy, ale ja nie chcę robić kodowania, dlatego że ja nie będę się zajmował jeszcze kodowaniem. E, więc znalazłem platformę, która wydaje mi się najrozsądniejsza w tej chwili. E, za 5 dolarów miesięcznie mamy Unlimited Storage. I mamy unlimited shows, czyli możemy faktycznie mieć więcej programów. Nielimitowaną ilość programów. Nazywa się Pink Cast, Pine, pine Cast. I to jest ciekawa propozycja, którą przetestuję jeszcze w tym tygodniu. Także latająca kawka jest w formie wideopodcastu. To, co dzisiaj oglądacie, nagrywam też w formie audio i publikuję to stopniowo też właśnie głównie na iTunes, ale docelowo będzie to na innych programach. Na innych platformach, przepraszam. Jeżeli ktoś chciałby zostać patronem takiej kawki, w sensie może nawet zrobilibyśmy w nazwie patronat, kto wie. W formie podcastu, patronem podcastu, oczywiście, to proszę do mnie uderzyć. Ja tutaj miałem pewne przemyślenia, niestety no, nie doczekałem się odpowiedzi na nie, więc na razie jest temat otwarty. Ale jeżeli ktoś chciałby na przykład mieć swoje, swój imienny podcast, czyli być patronem latającej kawki, imiennym, dlaczego nie? Okej, okay, słuchajcie, podsumowując, będziemy powoli podsumowali, podsumowali tą poranną kawę, odcinek 63. Bardzo dziękuję przede wszystkim osobom, które się przyczyniają do tego, że już po raz 63 jesteśmy w stanie na antenie gościć. Jestem dumny, tak jak powiedziałem, Wam, będąc waszym gospodarzem. Oczywiście warunki są trudne, bo ciągle się mierzę z różnymi przeciwnościami losu. Dzisiaj, na przykład, słońce jest taką przeciwnością losu, bo mi tutaj cienie różne podkłada. Ale jest też dużo rzeczy do przodu. Także jestem mega zadowolony, dlatego że każdy tydzień właściwie przynosi nam. I mnie pewną wartość dodatnią. W zeszłym tygodniu. Dwie platformy afiliacyjne do mnie uderzyły z pytaniem, czy chciałbym z nimi współpracować. Jak na razie powiedziałem, że nie. Ale dużo jest ciekawych zapytań, dużo jest ciekawych rozmów i też myślę, że DJI też nie jest jedną, jedyną opcją i dlatego warto te horyzonty rozszerzać. Na dzisiaj uważam, bo patrząc na idealne drony 2019-2020, to co wam powiedziałem, jest kilka dronów dobrych na rynku, ale one każdy z nich ma jakąś swoją zagwozdkę. Nawet Mavic 2 Pro, który kosztuje z osprzętem 8-10 tysięcy złotych, w zależności od tego, jaki osprzęt czy profesjonalne filtry plus 5-7 baterii, to nawet Mavic. Dwa pro ma duże wady, takie jak na przykład slow motion 120 klatek. Kto próbował, to wie. Druga rzecz to są zniekształcenia obrazu. Kto próbował profesjonalnej edycji, to też wie, więc wchodzi postprodukcja. No i trzecia rzecz to jest jednak ciągle mała matryca, a pieniądze są nadal duże. Więc w poszukiwaniu tego, co możemy osiągnąć, ja spróbuję też e, sięgnąć po te drony FPV. Bo tam, jeżeli nie jakością, to możemy sposobem ujęć, rodzajem ujęć podejść. I nawet kamera GoPro Hero, taka jak jest, nie wiem, 7, 7 uważam, że jest lepsza niż 8, ze względu na to, że, że dla tego zastosowania możemy wymienić soczewkę czy osłonę soczewki, możemy zastosować też filtry wymienne bez tego magnesu, tak jak teraz ma 8. I jednocześnie możemy podłączyć HDMI. Więc nawet to Hero 7 Black, które jest w dobrych ujęciach, jak mijamy pewne rzeczy, czy wlatujemy, opowiadamy historię, jesteśmy w stanie zwolnić tempo, przyspieszyć. Dynamikę podnieść ujęć, niekoniecznie poprzez, poprzez na przykład wzrost tempa danego wideo, tylko poprzez właśnie to, że jesteśmy w stanie tak lot zmienny poprowadzić, i tutaj piękne opowieści jesteśmy w stanie właśnie takim synłupem zrobić, trzycalowym. Dlatego myślę, że to będzie ta, ten wariant i to będzie ten akcent główny, który postaram się zrobić. Oczywiście warianty pośrednie, tak jak, tak jak właśnie Dragonfly. Pozdrawiam też naszych kolegów. Tomka, pozdrawiam Grześka, bo na bieżąco też rozmawiamy, mamy tutaj trochę pomysłów. Za wcześnie, żeby też mówić o wszystkim, dlatego, że ja nie chcę was wam naobiecywać wiele rzeczy, ale dużo ciekawych rozmów prowadzę i mam nadzieję, że przynajmniej część z nich będzie owocna dla tego kanału, bo prowadzę szereg rozmów, które są po prostu, nie wiem, towarzyskie, ale nie przynoszą żadnego efektu, ale są też rozmowy, które są krótkie, żołnierskie, a przy, przynoszą mega efekt. I tej wersji powinniśmy się trzymać. Słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę Wam przede wszystkim dnia i tygodnia i wszystkiego dobrego. Już w piątek będzie, powinien się ukazać, jeżeli damy radę. No nie lubię też tak zapowiadać, jeżeli czegoś nie, nie, nie jestem w stanie sfinalizować. Ale chciałbym zrobić kolejną premierę, omówić już w piątek 2020. Taką spektakularną premierę, a w niedzielę odcinek weekendowy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!